Witajcie kochani, widzowie, tutaj Ela Gawin. Influencerka, to nie wiedziałem. Blogerka, youtuberka. Influence people, czajcie? Influence people. Influence people. Ela Gawin to jest osoba, która influence other people. Influencerka, przedsiębiorca z Krakowa. Witam was na moim live. Dzisiaj mamy 26 maja. Matka. Dzień matki. O! I robię live. Cudowny live. Słuchajcie, nie za długo. Strelicja. Ja mam bardzo, znaczy nawet nie bardzo podobnie, tylko identycznie jak ty. Kochani, jak się miewacie? Co tam u was, słuchajcie? Czemu nic, żadnych donate'ów nie wysyłajcie, wyślijcie coś. O właśnie, moi drodzy, co się dzieje z wami? Puk, puk, skąd to zwątpienie? Też moje skarby. D&D'sa możemy na kolejnej transmisji obejrzeć. Słuchajcie, ja się czuję tak sobie. No ale jakoś dam radę z tym live'em. Dobrze, dobrze. Jakoś tak się źle czułam dzisiaj cały dzień, powiem szczerze. Nie miałam siły w ogóle na nic. Jak to możliwe, że MNL-ka ma 1500 oglądających teraz? Ponieważ ludzie chcą zobaczyć, jak znowu się zachleje, ewentualnie jak faktycznie ktoś, jakiś streamer do niej jedzie, a ona się zabarykaduje, chcą zobaczyć dymy. Tak to wygląda. Ale może się jakoś rozkręcę. Wczoraj był u mnie Hubert Ohirson, twórca internetowy, i Mateusz Kordacki, czyli Kordi. Z tym, że... Śmieszna sprawa z tym Ohirsonem i z tym drugim, ponieważ oni się... oni ją wyzywają, ona ich wyzywa. Później oni mówią, że na przykład na swoich transmisjach kiedyś mieli live'a na TikToku. Ja zapytałem, po co u nich byli, nie? Po co u niej byli? Ja nie powiedzieli, że ciekawość, jeździła, chcieli zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I ja wtedy miałem takie, ale przecież wszystko widać na live'ach, nie? Że tutaj nic więcej, żadnego potwierdzenia nie trzeba. No i oni gdzieś tam, no ale że oni chcieli i tak dalej, nie? Ale że to już się nie powtórzy, nie? I to już się nie powtarzało chyba z 3 albo 4 razy. Tak, nie miałam za dużo czasu, musiałam ich zostawić 2 razy w czasie ich odwiedzin, bo miałam różne takie swoje sprawy. W ogóle rozwałka i admini wysyłają na czcie jej adres i numer telefonu z prośbą o żarcie oraz numer konta i dane do przelewu, żeby wysyłać. O, fajnie. Czyli ueli po prostu bez zmian. Oczywiste. Ale poznali moje dziki pod tonem, te malutkie, które się urodziły. I muszę powiedzieć, że to spotkanie bardzo fajnie wyszło. Zaprosili mnie na kolację, kupili mi papierosy, różne napoje na stacji. W ogóle byli bardzo mili. Wiadomo, jak kupisz Eli alkohol i szlugi, no to wtedy może zostać jej BFF. Best friends forever. Byłam w szoku. Mateusz, nie żałujesz dnia, w którym pierwszy raz zobaczyłeś Elę? Nie chciałbyś cofnąć czasu i nigdy nie chwycić jej tematu? Nie wiem. Nie wiem. Także dziękuję bardzo za to spotkanie. No i mamy jakieś takie plany różnych działań, żeby coś ponagrywać, jakieś fajne pranki, jakieś żarciki. Wczoraj tak nie bardzo miałam natchnienie, ale... Co jest to za zastępczą... Co z tą jej zastępczą córką? Nie ma kontaktu chyba teraz. Kurde, jakiś pecha ma z tymi córkami. Coś już tam pierwsze nagrania podkład powstał. No i będziemy chcieli nagrać jakąś piosenkę. Wczoraj myśleliśmy, że nagramy piosenkę nad wodą, ale deszcz zaczął padać, a wieczorem już nie mieliśmy... Poszedłem zrobić herbatę i się umyć, a tu Ela. No widzisz, no to po prostu nie wychodźcie ze streamów, no. Bo później tak to wygląda. Ja rzuciłem palenie, a ta jara szluga. To bardzo dobrze, patrz, to w tym momencie masz potwierdzenie, żeby tego nie robić. Monisia uciekła. Ale taka zdolna, że nawet zastępcza nie ma kontaktu? No widzisz. Jeszcze zanim zadzwonię, to dodam, że dzisiaj mamy Dzień Matki, także wszystkim mamusiom życzę wszystkiego najlepszego, dużo radości, zdrowia, wytrwałości. Przyszło, nie wiem. W pracy, rodzicach, obowiązkach. Pięknych, udanych relacji z dziećmi, no i żebyście były szczęśliwe. Wiem, jak ważne jest to święto, bo sama jestem mamą, także drogie dziewczyny. Proszę, ciekawe skąd wie. Inne kobiety, mamy, pozdrawiam was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w tym dniu, na pewno wasze dzieci. To powinno być, ona nie powinna nazywać się matką, mamą, matką może, ewentualnie rodzicielką. Ale mama jest fajnym słowem, naprawdę fajnym, mocnym słowem. I wydaje mi się, że niektórzy po prostu na to nie zasługują. Mam kwiaty, jakieś prezenty, laurki i na pewno ten dzień... Patrycja, jest bardzo dziękuję. Miło. Także pozdrawiam serdecznie, całuję. Tak samo jak na przykład są ojcowie, są tatusiowie. Jest tata, jest ojciec, nie? Tak samo jest na przykład dawca spermy, może bardziej nawet. Tak samo jest rodzicielka, ale nie matka, nie mama. Kochani widzowie, martwi mnie, bo nie ma... Jeśli chodzi o Nike, to nie podoba mi się jako osobie wierzącej sposób wypowiedzi zniechęcania do wiary z jej strony. Rozumiem. A donate'ów żadnych, nie wiem, czy się coś nie zepsuło. Myślicie, kochani, jakiegoś donate'a na próbę przez super chat. O, widzicie? Moi drodzy, dla testu ktoś może wysłać donate'a jakiegoś, 100 euro na przykład? Czy działa wszystko? Słuchajcie... Żeby sprawdzić, czy działa tylko, dla testu. Ja się czuję trochę kiepsko. Ona musi mnie oglądać. Po prostu... Kochani, prosto tak jesteś? Test mnie wykańcza. Czym ty się stresujesz? No w ciągu dnia to się rozkręcam, wieczorem jest już dobrze, ale po obudzeniu to ja potrzebuję parę... Każdy jest ojcem, ale nie każdy tatą. No właśnie. ...godzin, żeby sobie przypomnieć, kim jestem, jak się nazywam, czego chcę w życiu.
Znaczy, kochani, jest bardzo ciężko. Martwię się różnymi sprawami swoimi osobistymi, rodzinnymi, zawodowymi. No, ale mam nadzieję, że się moje problemy jakoś rozwiążą, wszystkie sprawy się ułożą. To jest ostatni papieros, bo zostały mi tylko dwa i sobie chcę zostawić na rano. Jak się obudzę i sobie przypomnę, jakie moje życie jest do dupy, to będę sobie chciała zapalić, a jak nie będę miała co, to będzie problem. No właśnie, właśnie. Trzeba będzie do Harrisona zadzwonić, żeby być jakieś sztugi jeszcze kopsną. Przechowam papierosy. One jest jak Ricky z tego, z chłopaków z baraków, nie? Szlugi, szybko. Nie szlugi. Szlugi? Pety? Ricky, szlugi. Fajki. Fajki, szybko. Smokes. Trevor, nie Jęczego Isto. To jest Ella Gavin, nie? Fajki, już. Siema, parobasy. Strzała. Fajki, już. Tak do Kirsona, nie? Cory Trevor, szlugi, już. Fajki. Cześć, nie palcie papierosów, nie pijcie alkoholu, bo nie bierzcie ze mnie przykładu, bo to jest... Do, właśnie, oto tak. To jest to właśnie, moi drodzy. Zapamiętajcie to do końca swojego życia. Bardzo złe. Ja mam jakiś chyba problem z bulimią i anoreksją, bo cały czas mi się wydaje, że jestem gruba. Mhm. Jak nagrałam ten film z Harrisonem i z Hubertem i z Mateuszem, no to ja wyglądam na tych filmach jak kościotrup, słuchajcie. Ciekawe czemu. Może jednak piwo nie ma tyle kalorii, ile myśli Ela, nie? No także chyba trzeba zacząć jeść. Życie jest ciężkie. Nie, no przestań. Jeść? Kto by takie rzeczy robił? Ela uwielbia, kiedy dostajesz donaty? O! No to super, no to się na pewno ucieszy. No jest, no, niesprawiedliwa. Loteria, los, przeznaczenie, przypadek. Możemy się starać. No, życie to są chwile. Coś tam, jak motyle. Paramaxil Willy Gavin? Zajebiście. No, dobra, to... A gdzie masz czat jakby do swojego tego? Gdzie gadasz z widzami? Cześć, Kuba jestem, dzień dobry. Miło mi, jestem ten cały pogromca z Pysińskiego. Tej gnidy, co się prześladuje w internecie. No i dobrze mówiłaś, taka jest prawda, że dobrze. Cześć, dobrze mówiłaś o tym z Pysińskim. Słuchajcie, zaprosiłam tych łobuzów. Łap serdaków. A jak teraz coś będą jakieś jaja, no to nie, no to... Ale my jesteśmy najgrzeczniejsi na świecie, a w razie czego masz adres, dzwońcie po policję. To nas wyniosą, tak? No mu się chrzani ten kurczę no, nie, nic, to trudno, jesteśmy w żywo? Ta. Dobra, u Eli posiedzimy. Dobra, wbiliście się. Nie no, to po prostu zaproś swoich widzów do Eli. A co mówili o nas, Elu? Starali się... Tak, nasze życie Lenin Gruzem, a możemy się nie starać i wygramy los na loterii. Tak jest, na tym polega życie. Takie jest. Dlatego ja do życia mam dystans. Zajwo, no widzisz. Ja już teraz zaraz kończę, bo już mi tak przeorał. Już mi tak przeorał gąciarz, że już nie mogę, nie? No jechanie do Eli Gavin, która zrobiła to, co zrobiła względem swojej córki, no spoko, nie? Spoko. I do Pana Boga i do losu. Bo mi się te zasady nie podobają, uważam, że to jest niesprawiedliwe. Gania. Mój tato, który był geofizykiem, miał taką koncepcję, że życie to jest tak... Wiecie, że kumam żartowanie, kumam jaj robienie, ale mówię, w tym wszystkim, jeśli chodzi o Eli Gavin, jest córka. I to już przestaje wtedy być ani śmieszne, ani zabawne, ani jakikolwiek. Prawie... Jakiekolwiek pozytywne, chociaż odrobinę. Czyściec, że my jesteśmy tutaj za karę. No bo te zasady, które panują w życiu, są odkrzydzą. No ja oczywiście wiem, że on dla jaj to robi. No wiem. No to wiem, że Kuba robi to dla jajec sobie. No ale... Także to nie jest ziemia, ani raj, ani niebo, tylko jakiś rodzaj czyśćca. To jest padł, w którym musimy jakoś dogorywać. Jak ktoś w poprzednim życiu był dobry, to mu się dobrze układa, a jak ktoś coś zawalił, to mu się źle układa. Jako Michalski, mocno. Ja widocznie pozawalałam, bo mi się źle układa. Nie, nic nie zawaliłaś. Wszystko git. No ale jak nie przebrniemy przez czyściec, to nie pójdziemy nigdy do nieba albo do piekła, bo teraz to jest faza decydująca. Czy czeka nas raj, czy piekło, wieczna kara. Mamy ostatnią szansę, żeby się wykazać, bez względu na to, czy jesteśmy na... No. Zwykłego, no. Czekaj, działa stream.
Ale dobrze zaczarowałem tam tych lat. No to nie bałagan przecież, nie? Przez ogień zawsze ubezpieczony. Mamy sprzątaczki. Przyniosę wam jakiś... Piana wycypiona. Ale nic dziwnego, że się bała, no bo jakiś... Czekaj, działa stream. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, gdzieś też gdzie... No, już możemy. Wracamy za to, co robimy, czy nie. Dziwne jest to wszystko. Jak jest w czyści, to niech się umyje. Nie, no przecież mówiłaś, że dba o czystość. I bardzo skomplikowane. Higienę. Tak, Dzień Matki tak naprawdę to jest takie fajne święto, ale nie dla mnie. Zdajcie sobie sprawę, że to święto dla mnie to był stres. Jak? Czemu? Dlatego, że ja przecież nie powinnam obchodzić wokół tego święta. Taka dokładnie. Świnia, szmata, śmieć, zła mama. Ja w ogóle nie zasługuję na miłość mojej córki, prawda? Więc tak składam życzenia innym mamom. A ja też jestem mamą, ale mi się żadne życzenia nie należą, bo ja po prostu spierdoliłam życie mojego dziecka, no. Tak. Tak. Ale widzicie, no doszliśmy do takiego momentu, że na przykład puszczamy i możemy się z nią zgadzać. Źle? Prawda jest taka, że problem zniszczyłam jakiś? Życie mojej córki. A nie dlatego, że byłam zła, tylko przez głupotę, naiwność, wiarę w ludzi, brak wyobraźni. Myślałam, byłam jakąś kurwa kretynką. Myślałam, że ludzie są dobrzy, że świat jest dobry. Że życie jest fajne, że czekają mnie tylko dobre chwile, nie byłam czujna i pozwoliłam sobie po prostu rozpierdolić życie i mojemu dziecku, mojej mamie, całej mojej rodzinie. No tak, ale to jest najgorsze jest to, że wiecie, że ona to mówi nie dlatego, że tak myśli, tylko mówi to, albo może to w ten sposób trochę myśli. Natomiast ona to mówi, żeby czat i donatorzy jej pisali, nie, wcale tak nie jest, Elu, wszystko się ułoży, wszystko jest dobrze. Byłam kretynką. Mogłam... Natomiast no, no, my słuchamy i możemy się z nim zgadzać. Już nie ma co komentować. Ludzie są źli, głupi, okrutni, wysyłają donosy, że instytucje, urzędy, policja, prokuratura, sądy są niesprawiedliwe, to bym po prostu w ogóle się nie wychylała z tematem córki do internetu. No i po prostu bym się nawet nie przyznała, że mam córkę. A to nawet nie chodzi o to. Nie chodzi o przyznawanie się do córki, tylko o mówienie... Omówienie, wiecie, zapraszanie, żeby ktoś się coś zrobił. Co nie jest? No, chciałam powiedzieć, że jestem głupia, jestem kretynką, jestem imbecylem, mam wyższe wykształcenie, ale kurwa, nigdy się nie kapnąłam, że ludzie są podli. A. Doszłam do tego dopiero mając 40 lat. O wiele za późno. Dobrze, nieważne. Dzień Matki, kochani, to nie jest moje święto, to jest dzień mojej frustracji, bo ja nie jestem przecież mamą, tylko świnią, jakąś podłą osobą, która chciała skrzywdzić córkę śmieciem, szmatą, pijaczką, zerem, gównem. Ja dzisiaj jest Dzień Matki, ale to nie jest moje święto, ja nie zasługuję na to święto, nie? Bo ja jestem zerem. Ja nigdy nie byłam dobrą mamą, nie jestem, nie będę, więc to święto nie jest dla mnie, ale... Kochane dziewczyny, kobiety, mamusie, tak, to święto jest wasze. Ciekawe, ile jeszcze raz powtórzę to, nie? Ale to święto nie... Bo ona tak mówi, ale jeszcze nie dostała do Nate'a, który mówiłby, że nie, że tak nie jest. Nie jest moje, nie? Bo ja zostałam osądzona przez internet, opinię publiczną, urzędy, że jestem złą mamą. No to co, to chodzi Dzień Matki? Nie. No tak, no wiadomo. Czyli mamy tutaj od razu już podsumowanie, że ona tak nie myśli. Tak ludzie o niej mówią, więc przecież tak musi być, no. Nawet powinni mnie zamknąć do aresztu, jak obchodzę Dzień Matki i przyjąłem kwiat od dziecka. Taka świnia jak ja i Dzień Matki? Przecież nie ma podejrzanej matki na całym świecie niż ja. Prawda? Są. Na te 7,5 miliarda ludzi na całym globie najgorszą mamą jestem ja. No to ja już to wiem. Nie no, ale w rankingu na pewno nie będę wprawiać, że jestem, byłam, jestem i będę dobrą mamą. Zawsze będę świnią i kurwą, no i tyle. No. Dobrze, nieważne. Słuchajcie, nie będę wam wmawiać, że jestem dobrą mamą, bo wy już zdecydowaliście, że jestem złą. No. Jestem śmieciem, zerem, leniem, pierdolonym, nie zarabiając. Przyznaję się tak. Wszyscy ujawniają rewelacje na mój temat, jakim to jestem zerem. No to dobra, no jestem zerem, no. Wy wszyscy jesteście lepsi ode mnie. Tylko po co w ogóle jesteście na live'ie takiego śmiecia i takiego zera jak ja, bo ja... No masz rację. To dziękuję bardzo za tą cudowną wypowiedź. Była zajebista. Cudowna wypowiedź, nie zapomnę jej nigdy. Brzoskiniowo-pomarańczowy, albo... Kurczę, dzięki, Ela.
Mega miło. Ale masz gadżetów. Lemo. I tu macie ten lód, nie? Super. To tylko z czym chcesz? Pora Maxima. O. Ja odbiorę. Chcesz, z tego ciebie zamawiałem coś? Ja działasz? Dobra. To może być policja. Policja? Nie. Ej, moja dziewczyna pisze, żebym wziął autograf od Eli Gavin. Ja też chcę. Jest fanką. Jak, Elu, czekniemy fotkę. Ja muszę na Instagrama. Ja muszę na cycek dostać. Ja też. Stary, to jest niesamowity cross uniwersum. Czemu jest u Eli Gavin, co się odpierdala? Dzisiejszy stream to jest nie, mocno. Nie, to jest niesamowite, stary. Nie no, musimy ten przedłużany zrobić. Eskip, dziękuję. Musi być zbożny. Poczekaj, bo tutaj widzowie Eli chyba... Sorry kochani, że wam zabieramy Elę, ale na razie... Przepraszamy. Jest jak jest. Ale fajnie tu jest, taki kurczaki. Ja się czuję jak u babci, jak u cioci zawsze co przychodziłeś. A te cioci zawsze były takie sexy trochę. Nie? Były. No, nie tak jak Ela, ale też były trochę. No. Trochę brakuje ciociom. No, bo no jednak ciocia Ela to... No, za 3 dni wyjeżdżamy do Bośni. No. Bośni i Hercegowiny. No biedna kurczę, bo tam nie chyba jej nie działa domofon i musi śmigać na dół, żeby otworzyć. Ty no, ale że ona śmiga o tych kulach teraz, to tylko pojebane. A, bo się przypomniało. Dobra, moi drodzy. Idziemy spać.